Zebrane i uporządkowane ramki danych warto zapisać do pliku i takim standardowym plikiem, który jest przenaszalny na wszelkie platformy, bo jest plikiem tekstowym, są pliki CSV, czyli Comma Separated Values. To są pliki, które mogą być zarówno wczytane, jak i zapisane przez Excel, wczytane do wszelkiego typu programów do analizy danych, no i są także obsługiwane dość wygodnie przez R. Stwórzmy sobie ścieżkę pliku, na przykład wyniki CSV i zapiszmy zawartość tego pliku, korzystając z funkcji write CSV, ramki danych do pliku o podanej ścieżce. To funkcja write CSV, nie stworzyłem tej zmiennej file path. Ta funkcja write CSV to jest tak naprawdę wrapper do write table. Sprawdźmy, co powstało. Powstał, proszę zobaczyć, plik, który jest wczytywany wprawdzie przez Excel, ale on go zbyt dobrze nie parsuje. Czyli dostajemy tak naprawdę wszystko w jednej kolumnie. Ale zobaczmy go za pomocą notatnika. To jest plik CSV, jak widać. Taki typowy plik CSV, w którym poszczególne wartości rozdzielone są przecinkami, a łańcuchy są ujęte w cudzysłowach. Spróbujmy go jednak trochę zmienić w taki sposób, żeby łatwiej było wczytać przez Excel. Czyli na przykład, ja mogę w Excelu też wczytać tamten plik, tylko muszę go importować. A chciałbym uzyskać taki plik, że jak go kliknę i Excel się otworzy, to załaduje go od razu poprawnie. Mogę dodać row names równa się false, czyli nie będę dodawał tych nazw. Proszę zobaczyć, pierwszy wiersz się nie pojawił, czyli nie mam nazw kolumn. I dodatkowo powinienem jeszcze zmienić znak końca linii, end of line. Niech to będzie bez powrotu kredki sam znak końca linii. I separator mogę zmienić na przykład na tabulator. I wówczas zwolnił się przecinek, którego mogę użyć jako symbolu dziesiętnego, jeżeli w Państwa systemie mają Państwo wybrane polskie ustawienia regionalne. Teraz zapiszę. W funkcji CSV, która co prawda otacza funkcję WriteTable, te ustawienia SEP i DET są ignorowane. Nie powodują żadnych zmian. Dlatego ja zamiast WriteCSV użyję oryginalnej funkcji WriteTable. Wówczas nie będzie tego problemu. I zobaczmy, co będzie wynikiem. Nie mam liczb, które by miały przecinek w środku, czyli nie mam, mam tylko liczby całkowite. Natomiast widzę, że jest separacja tabulatorami. Do Excela potrzebuję jednak nie tabulatorów, tylko średników. Teraz dostanę plik, który jak kliknę, to zostanie poprawnie wczytane do Excela. Do polskiej wersji Excela, jeżeli bym miał liczby rzeczywiste. Jeżeli dodamy nazwy kolumn, czyli przestawimy row names na true, musimy wpierw zamknąć plik. Dobra, jeżeli przestawimy row names na true i wyprodukujemy taki plik CSV i wczytamy go do Excela, to on nadal będzie wczytany, bo separatory są poprawne, ale proszę zobaczyć, że kolumny będą przesunięte względem nazw kolumn. Więc albo można je ręcznie przesunąć, bo powinno być tak. Ponieważ te pierwsze kolumny są nazwami wierszy. Więc ja zwykle korzystam z takiego zestawu ustawień. No, oczywiście musimy zamknąć plik znowu. To jest standardowy zestaw ustawień, którym zapisuję pliki do Excela, ponieważ mam ustawienia oryginalne polskie, więc chcę mieć znaki, liczby rzeczywiste rozdzielane średnikami i z przecinkami jako znakiem dziesiętnym. Taki plik mogę sobie oczywiście wczytać, to znaczy mogę zrobić wyniki 4, które są wynikiem odczytania read CSV. Ta nasza ścieżka do pliku, czyli wyniki CSV.
I muszę zaznaczyć, że separatorami, w tym przypadku akurat funkcja read.csv widzi separator idec, czyli znak rozseparowujący wartości i znak dziesiętny. Więc ja zaznaczę, że tu jest średnik, a tu powinien być przecinek, a tu jest zwykły przecinek. Odczytuję i sprawdzam, co dostałem. Wyniki 4. Dostaję tą pierwotną ramkę danych, którą miałem także w ramce wyniki. No i mogę oczywiście sprawdzić, czy struktura jest nadal taka sama. Wszystko jest ok. Te czynniki są tworzone automatycznie, więc wszystko jest odtworzone. Mogę, czytając, pominąc na przykład nagłówek, czyli powiedzieć, że header równa się false. Co jest potrzebne w przypadku, gdy w pliku CSV pierwszy wiersz to wcale nie są nazwy kolumn, tylko to są już wartości. Więc wówczas czytając muszę zrobić header false i tworzone są automatyczne nazwy wektorów, czyli nazwy kolumn, V1, V2 i tak dalej. Ponieważ z nagłówkami jest często problem, to znaczy w niektórych przypadkach nie tylko do pierwszego wiersza, ale także do kolejnych wierszy zapisywane są jakieś dodatkowe dane, to możemy pominąć pewną liczbę początkowych wierszy, na przykład powiedzmy, że pomijamy dwa pierwsze wiersze. I wówczas jak przeczytamy, to tych elementów będzie znacznie mniej. One są nazwane automatycznie, więc ja wyświetlę po prostu całość. Nie ma tego pierwszej osoby, która ważyła 107 kg. Natomiast oczywiście wszystkie kolumny nadal są tak, jak były. Natomiast proszę zobaczyć, że pominięty został także nagłówek, czyli pierwszy wiersz danych traktowany jest jako nagłówek i powinniśmy zrobić false. Tak jest.